Szarikan! Czemu ty się przebrałeś za Huggy'ego Wuggy'ego? Czemu ty tak słuchaj, bo to jest taktyka na przebranie się. Będzie myślał, że jestem jego dzieckiem. Myślisz, że porobisz Huggy'ego Wuggy'ego w ten sposób? Że, tak. Że on jest taki głupi? Tak. Że się przebierzesz za jakąś jego zabawkę i on cię zostawi? Zobaczysz. Nie, to nie ma prawa, geniusz. To nie ma prawa, żeby to zadziałało. Jestem geniuszem po prostu. No ale słuchaj, Huggy stawia swoje dzieci. I ja będę udawał takie dziecko. Okej, dobra. Zobaczymy, czy to wypali. No, zobaczysz. Chcę, żebym go zwabił. Chcę, żebym zrobił jakiś akcję z generatorem. Na przykład. Słuchaj, dobra, patrz. Schowaj się gdzieś. Oj, idzie. O, hej, mój mały przyjacielu. Chcesz ze mną porozmawiać? Szukaj. Słucham takiego... Cześć, tato! Synu. Z kim ty się zadajesz? Ja z nikim. Tato, tato, ja go pogonię! Pogonię go! Zjedźcie! Tato, zgubiłem go! Nieważne, synu. Ważne, że on nie ma tu wstępu. Dobrze, będę krzyczał, jeśli go zobaczę! Następnym razem tu i ciebie dopadnę. Ej, słuchaj, no musisz mnie jakoś wkręcić na tą imprezę, bo ja tutaj mam zadanie, wiesz, z jobu dostałem, że muszę się dostać zrobić z generatorem, zresztą ty tak samo. Jak ja mam cię wkręcić, jak on mnie prawie zabił tu? To był głupi pomysł. No to był twój pomysł, przecież ja nic nie mówiłem, to był twój pomysł. To chciałeś, no to pokaż mi jak to, że to cię chłopak. Okej, ale uwierzył, że jesteś jego dzieciakiem. Widzisz, teraz musisz grać tymi kartami. No to weź go, zawołaj tam gdzieś do rogu, powiedz, tato, znalazłem, nie wiem, 50 groszy i trzymaj go tam przez jakiś czas. Ej, tato! Tato! Nie do tego rogu, tam jest generator. Miałeś tu nie przychodzić. A ja miałem nie przychodzić? A jak to nie, tato? Szukaj ofiar. Dobrze, idę. Idę, widzisz, ja tu z bratem będziemy pilnowali tutaj. Cicho bądź, on mnie nigdy nie lubił. Nieudacznikiem. Skradam się tutaj. A nie będzie przeszkadzał nam ten drugi? Będzie. No on tak drzeryja i patrzy na mnie. No bo on mnie nie, mówię ci, on mnie nie lubi. Mnie tu nie lubią w ogóle te Huggy Wuggy. Dlaczego? Bo nie jestem niebieski? O nie, muszę się schować tu. Mój brat krzyczy. Muszę się schować. Bo mój brat jest upośledzony. Nie martw się. Idę szukać ofiary. Tam na pewno jest. Czuję go moim zmysłem. Tato, tato, zostaw moją zabawkę, to jest moja zabawka. Właśnie, jestem jego zabawką. Zostaw moją zabawkę. Ej, Huggy, ja jestem jego zabawką, on robi brzydkie rzeczy ze mną w nocy. No, połóż mnie na ziemi. On się wdał w ciebie. Takie złe rzeczy robi ze mną, że szok. Mogę się z nim bawić? Odgryzę mu stopę najpierw. Nie! Nic mi nie odgryzę. Dawaj, krzycz jak ten, żeby cię boli. A teraz uciekaj, żebym mógł na ciebie polować. Jak mi stopę odgryzłeś, jak mam uciekać? Jak czołgać się mam? Ja cię tylko pogryzłem ją. Biegnij, kurde, no! A, dobra, no miałem się wczuwać. Biegnę, ojcze, odpocznij, ja dorwę go. Myślisz, że to kupił? O nie, no znowu następny debil, co drze japę. Weź go tu, uspokój zaraz łapką. Musisz stanąć, wiesz, tak sprytnie. Ej, bo twój stary się znowu denerwuje. Udawaj, że tu coś robisz, a ja się skitram gdzieś. Ale tu szafek nie ma. Kurde, czemu się drzesz? Ja nie wiem, no taty, no. Czemu on się tak drze? Jest głodny. Ktoś tu jest. Nikogo nie ma! Nie podoba mi się to! Spokojnie! Kogo ty chowasz? Ja? Nikogo! Ja bym nie śmiał! Tatę! Dlaczego mnie? Co? Ale z mordku nie! Teraz ci nie daruję! Nie wrzucaj mnie do dziury, nie. Ja już mam za dużo syndromu Huggy'ego Wuggy'ego, ja nie chcę tam z tymi twoimi dziećmi się bawić. Zostaw mnie na ziemi, ty. Nienawidzę dzieci. Hasiek, potrzebuję pomocy, jestem w kanalizacji ściekowej. Jesteś gdzieś na górze. W dupie jestem! Jestem, tu jest czarno... No, no tak dosłownie, w sensie... O, no, pomogłeś mi, dziękuję. Ciii. Jakaś ręka zaświadczenia się. Dobra, może... Ej, słuchaj! Ja chcę coś zrobić w końcu, bo ja no tylko to, się kitram, no chowam. No to chodź, ta robota jest. Zostało ostatnie zadanie tutaj. Jakie? No najgorsze pewnie i pewnie ja będę musiał je zrobić. Z zapamiętywaniem tych kropek, te dziwne kropki. A, no to super, to może najlepsze zadanie mi zostawiłeś. Może Huggy, wiesz, zrobi sobie przerwę jakąś. Dobra, to jakby przybiegł, to musisz odwrócić jego uwagę teraz, okej? Ja będę tu robił te zagadki. Okej. Halo, tato, na scenie się coś dzieje! Na scenie! Szybko! To nie ja! Czemu psujesz to? Nie psuj tego. Jest! Jest! A bo to trzeba więcej razy, myślałem, że tylko... 2 razy, 2 na 3. Nie... Synu, idę do ciebie. Bierz tego Huggy'ego, zrób z nim coś. Czemu tu jest ich 2? Czemu tu jest 2 synów, 3 teraz? Udało się. Bawisz się z tym gnojiem małym. Mam zabawkę dla ciebie. Słuchaj, Huggy, popatrz się. Ja przynoszę dary. Przyniosłem ci stopkę. Kotka. Możesz ją sobie wsadzić do kieszeni albo na półkę. Widzisz, ja mam fajnych kolegów. Nie to, co oni. Tak, słyszałem, że jesteś stopkarzem. Zostaną napisane flaki. Nie, flaki. Słuchaj, flaki B. Najlepsze jedzenie, sam nie uczyłeś, najlepsze jedzenie jest takie, którym się najpierw pobawisz, więc pobawmy się z nim. Mama nie uczyła was, żeby nie bawić się jedzeniem, nie wolno się bawić. Cicho, cię zje teraz, stój teraz. No. A, dobra, no to... Ej, widzisz, to Marek jest bezużyteczny, no po prostu stoi i się drze tutaj. Marek zawsze był bezużyteczny. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że coś się dzieje, razem z nim. Będziesz się bawić w piwnicy. Słuchaj, ej, Hasiek, słuchaj. Nie możemy teraz zepsuć żadnego generatora. Jeżeli my zepsujemy teraz, jak będziemy to robili, to nas pożre i będziemy musieli się chować. No to przypał, słuchaj, wyrzuć to tam, gdzie trzeba. Tatę! Tatę, idź stąd, tatę! Tatę, zostaw mnie! Tatę! Jesteś moim synem. Ale adoptuj mnie! Ale on może być twoim synem! Tatę, adoptuj mnie! Częścią twojej rodziny! Czemu mnie pijesz? Dla ciebie zapuszczę futro i przefarbuję się na niebiesko, błagam cię. On nie kłamie, naprawdę. Słuchaj, masz za 2 sekundy stąd zniknąć. Znikaj szybko. Tata, będziesz miał więcej na 500+. Ja myślę, że on nie potrzebuje już więcej 500+. No, dobra. Szarikan, no nie możesz robić, żeby darł się na ciebie, kurde, krystek, no. Ale on się kręci jak smród po gaciach dookoła, no widzisz, co on robi? No to jak on jest obrócony, to dopiero wtedy. No teraz patrzy na mnie. No to... A, bo ty z tak daleka możesz to robić? To nie, słuchaj, chowaj się do szafki, bo zabrakło mi rączki do tego i zapomniałem kodu. Dobra, to jak chcesz, to wejdę do szafki. Dobra, nie musiałem powtarzać, mogłem przecież przerwać. Jest Huggy jest, uważaj tam! Udawaj, że jesteś jego synem. Tak, tym bezużytecznym. Nie, to inni są bezużyteczni, ty jesteś ten najbardziej udany. Ja też jestem teraz bezużyteczny, udaję. Wyglądamy tak samo. No i czasem machaj tak łapkami do góry, jakbyś Coco Jumbo robił. Super, teraz cię nie kapnie na pewno. Słuchaj, śmierdzi mu z tego pyska. Ale może nie mów tego na głos, jak ciebie żółty kosmonauta. Jaki kosmonauta? To jest mój... Widzisz, dobrze, że mamy te krótkofalówki w głowach. Hasiek, słuchaj, jestem w szafce. Chcę stąd wyjść w końcu. Przeproś ojca, że się źle zachowałeś. Może ci wybaczy. Tato, ja nie chciałem, przepraszam. Zawiadam się o tobie, synu. Nie! Nie dopadniesz mnie, ojcze! Ty wyrodny ojcze! Żartowałem! Chcesz uciekać? Ja se pociągam się. To jest okej. Ja się mogę pociągać. Nie, tu nie musisz wycierać sceny, przepraszam. Już będę dobry i... Będziesz jeszcze wycierać sceny. To nie on może zaskoczyć z tego, nie wiedziałem o tym! A, nie! Zostaw mnie! Ja jestem jego kolegą, no przecież jestem jego kolegą, najlepszym kolegą na świecie jestem. O, tu jest jakiś szyb, ale cię porobię teraz. O, 200 IQ, o! Ale jestem geniuszem. Hasiek, gratuluję cię. Hasiek, jestem geniuszem, porobiłem go. Teraz muszę bardziej udawać jego bezmózgich synów. A ja też mogę udawać jego bezmózgich synów? Możesz spróbować, musisz tylko się głupio obracać. Okej, to jak podejdzie, to się będę obracał. Dobrze ci idzie. A ja tu spróbuję zrobić małe co nieco. Ej, bo ja zapomniałem, że tutaj wychodzą tymi rurami te śmiecie. Hasiek, ratuj mnie! Nie mogę! Gdzie jesteś? Hasiek! Szybko! Bo mnie małe hagiałagia zjedzą. O! Coś mnie ratuje. Poczekaj! To jest bardzo niebezpieczna akcja. Co jest? Co jest? Kto? Gdzie? Co? Co? Gdzie ja jestem? Uciekaj stąd! Ja myślałem, że masz atak pataczki, czy co? Ty się dobrze czujesz? Walą mnie za to, że wrzeszczałem! Przecież takiego dzieci się zachowują, czemu innych nie pije? Innych traktował zawsze bardziej specjalnie. Bo Stefan był jego ulubieńcem! A ty nie jesteś. Zrobiłem błąd! Jedyny błąd w moim życiu! Widziałem cię! O nie! Ej, nie mamy zbyt dużo czasu, nie wiem, uciekamy na peron czy coś? Co my mamy zrobić? Nie zdążymy tej zabawki? Huggy! Wyk pokazuje ci środkowy przycisk. Wracaj! Gdzie jesteś? Tu Słuchaj, jestem. Musisz schować się do szafki i może kolejna ekipa badawcza nas znajdzie i uratuje. Moje czy twoje? Aha, nie powiedział mi, że twoje! Ojcze, poczekaj! Ojcze! Ale czemu mnie do piwnicy bierzesz? Nie zostawiaj mnie w piwnicy! Ojcze, nie się synem, skoro jesteś synem. A, nie chcę się bawić z tymi bananami. Hasiek, jestem... Wiem. Jak tak szybko? W ogóle nawet nie wpadłem. Poszedłem za nim. No. To nie jest jakiś... Ej, patrz! Ej, wiem jak go porobimy. Patrz, jak nas znajdzie, to mu wciśniemy, że tu ma syna. Naklejonego. Na ścianie. I będzie z nim rozmawiał długo i będzie z nim dyskutował, zanim się kapnie, to my zrobimy inne generatory. Słuchaj, ty musisz go jakoś przekonać, że wiesz, że... Nie wiem, zatańczysz, za coś, nie wiem. Zatańczę? No nie wiem. Spróbuję zatańczyć jakby coś. Dobra. Odpalamy tą maszynę. Jakby on mnie słuchał, to bym powiedział, wiesz, jakiś konkurs talentów, a tutaj... Jak to? O kurde. Czemu spieprzyłeś? Przecież to ty zepsułeś! To ty zepsułeś! Muszę się teraz chować przed nim. Albo nie. A tak. A ja też udaję. Nie możemy oboje udawać. Zamknij się. No przestań, tato, no zabij mnie. Proszę, ja nie chcę żyć. Nie chcę żyć na tym świecie. Jeszcze trochę. Jedziemy sobie na wakacje za wypłatę. Co syny tego gównianego środka? Co? Skocz. No to się też skoczyłem! Nie! No Huggy nie po... O, my... Dobra, przepraszam. Pamiętaj, tato, że ja jestem tym bardziej upośledzony, niż ten bardziej upośledzony. Co zrobić? Idź w lewo. Twoje czy moje? Każde. Nie było Huggy mówi! Ha! To chyba Huggy mówi do piwnicy. Co? A syn Huggiego mówi, tata zatańczy. O. Nie możesz zawieść syna chyba. No. Ty, to jest najgorszy taniec, jaki w życiu widziałem. Pięknie, podoba mi się! Ała! Dobra, tato, słuchaj, no daj mu jeszcze jedną szansę. Ale on musi zatańczyć tak, że wiesz. Także wiesz. I pójdziemy na scenę i tam... Ale ja nie mam emotek odblokowanych żadnych, bo Season Pass nie działa i nie mogę tańczyć. Co ty chcesz, żebym ja tańczył? Zrobisz fiflaka, ojciec nie umie robić go to... Nie mogę, nie mam żadnych emotek. No ale zrób 360 w powietrzu. Wow. To było tylko 359. Ale on zrobił no właśnie 400! To ojciec! Huggy! Jesteś taki niefajny, Huggy! Może w końcu da ci szansę z tym tańcem, no. Wykażesz się. Tato Huggiego... Nie, czekaj, jak mam powiedzieć? Jak zepsujemy to dopiero. Tato Huggiego! Tato Huggiego! Tato Huggiego! Ty chyba nie chcesz przetrwać tutaj, tak mi się wydaje. Cześć, Huggy! Przybij piąteczkę, a no tak, bo ty nie możesz podnieść rączki do góry. A nie możesz. Bo uderzyłeś mi, weź przestań. Nie taką piąteczkę. Jeszcze raz piąteczkę. Sam wszedłem, patrz, jestem. No jestem w piwnicy, już tu siedzę, już. Jest grzeczny jestem. Gdzie wy poszliście? Ja nie wiem, choć się domyślam. A, czekaj, robimy to. Ej, jesteśmy w stanie to skończyć w razie. No to chyba nie. Ktoś mnie znowu próbuje zdenerwować. To Hasiek zepsuł! Pora iść na spacer! Ja tam jestem głupim synem, jestem Markiem! Jest na zewnątrz smog, lepiej nie wychodzić na zewnątrz, bo ktoś złapie astmę albo inne gówno. Jestem Marek! Marek Markowicz. Ty, on się zagubił chyba gdzieś. Nie wiem gdzie przyjść. Szarikan. Nie działa to! Już nie działa to! Szybko! Fiflaka rób! Zasłaniam cię! Jestem skrzynką, Dobra! Nie widział cię! Jestem tosterem! Dobra, toster, możesz wyjść! Ej, trzeba to zrobić to! No jak to? No nie wiem. Poszedł sobie, dobra. Ja ci pomogę, tu będę wciskał. Ufasz mi? To źle, że mi ufasz. Nie. Pomóż mi. Nie mogę. Twoja głowa wygląda jak dupa w ogóle. Pomóż mi. No nie mogę ci pomóc. No pomóż mi. Nie mogę ci pomóc. Pomóż mi gdzieś indziej, Huggy. Nie mogę ci pomóc. Bo twój syn wdał się w ciebie. Rzuć go tam. To życie mnie wrzuć. A sam się nie potrafisz wstać. Powstanę, ale za 3 minuty. Udało się. Musisz dobra, zrobić sztuczkę. Mam zrobić? Okej, patrz, sztuczkę robię. Okej, to było całkiem niezłe. Patrz też tak. To teraz do przodu zrobię front flipa. Ja też umiem, tato, patrz. A teraz tańczcie. Jak mamy tańczyć? Nie mam odblokowanego. Hasiek, nie mam odblokowanego Season Passa, co ja mam zrobić teraz? On każe mi tańczyć. Poskacz jakoś, dobra. Coś, ja szukam ostatniej zagadki. Huggy Wuggy tańczy, Huggy Wuggy tańczy, Huggy Wuggy tańczy. Tato, a jakbyś teoretycznie miał gdzieś ostatnią zagadkę do wykonania, to gdzie ona by była? Tato, ja idę się przebrać na nowe... Znaczy, czemu ja mu tato mówię? Dobra, zresztą. Idę się przebrać do nowej, inscenizowanej sceny fajnej tam na scenie. Ale dużo scen powiedziałem raz. Słuchaj, no nie mogę znaleźć ostatniej zagadki. Szybko musimy naprawić teraz, złożyć tą zabawkę i musimy stąd uciekać. Cholerę. W sumie czemu my mamy złożyć zabawkę, której i tak nie bierzemy z sobą? Nie wiem, to nie jest logiczne w ogóle, to nie ma sensu, wiem o tym. Ale ciągnij to w dół, ciągniesz to w dół? No właśnie tak coś moje łapki nie dają rady do końca. Albo patrzeć na to, czy można się rozwijać. Ciasto na święta. Naprawiamy wodociągi, tato. Kibel zapchało, no przecież musimy uciekamy szybko. Co byście zrobili? Nie wiem, właśnie, nie rozumiem tej gry. O nie, to jest ślepy zaułek. A, Huggy! Huggy! Zostaw mnie! Huggy! Huggy! Bądź... Hasiek, uciekaj! Czy będzie chociaż jeden odcinek, w którym Szarikan ucieknie z tego gówna? Chyba nie. No nie, no gryzie mnie po dupie, no zostaw mnie. Zostaw mnie, błagam cię, zostaw mnie, zostaw mnie. Bo tu już jest pociąg! Szarikan! Uciekaj! Odjeżdżaj! Odjeżdżaj! Nie, nie odjadę bez ciebie. No bo nie możesz, ale wiem, żebyś odjechał. Nie odjadę bez ciebie, szybko! Biegnę, chłopie, ale ja nie wiem, gdzie ja jestem. Biegnij za kropką! Tato! No. Marek, tamten Marek! A! Nie muszę cię dopadł w tym. Tato, a wyrzucisz mnie tu? Tato, weź mnie tu wyrzuć. Nie! Nie! To jest ten... Szarikan, musisz mnie szybko wyciągnąć. Żeby ty zobaczył, że jestem obok gdzieś. Wracaj tu. Ale on mnie goni? On cię goni? O jejku. Szybko! Dobra, szybko! Dobiega! Do ciąpongu! Do ciąpongu! Jest! Udało się! Żegnaj, ojcze! Nigdy cię nie kochałem. Ale ja wypadłem poza mapę w ogóle, gdzie ten pociąg do Narni jedzie! Ty! No i tepam się do Huggiego! Co to ma być? Czekajcie na mnie! Czemu pociąg odjechał bez mnie? Czemu wypadałeś z tego pociągu?